Czwarte okienko kalendarza adwentowego to herbata z hibiskusa, z cynamonem, dziką różą, skórką z cytryny, trawą cytrynową i jabłkiem. To musi być dobre. Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i witam Was w czwartym odcinku grudniowym. Dzisiaj mam dla Was reakcję na najnowszą nutę Margaret i Teemu X, czyli takie świąteczne kolabo. Jest to dość kontrowersyjna piosenka, z tego co widziałam na TikToku, dlatego jestem tym bardziej ciekawa, co to takiego. Jeżeli Wy też, to koniecznie oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby nie ominąć tych świątecznych vlogmasów grudniowych na moim kanale. A jeżeli miałoby się coś wydarzyć lub odcinek miałby się nie pojawić, albo pojawić później, to koniecznie wejdźcie też na Instagrama, bo właśnie tam informuję o wszystkim na Instastory, tam też pojawią się moje przygotowania przedświąteczne, a także różne fotki z sesji zdjęciowych, tych świątecznych, tych zimowych, więc koniecznie musicie tam ze mną być. A teraz już przechodzimy do tej piosenki. Ho, ho, ho. Wstęp już widziałam gdzieś na TikToku i fajnie, dom Teemu X jest przystrojony na świątecznie, fajnie się zapowiada. Pod choinką jest zaparkowany Bentley, pod choinką moją ziomką grubą pęgę, każdemu 6 zer do skarpety i na rękę, na gwiazdkę macie od nas bęgę. Kiedy sypie śnieg, jestem jak Mikołaj, same dobre rzeczy wyciągamy z wora. Nie wiem, czy ty myślisz o tym samym, co ja. Coraz bliżej święta, piękna to pora. Atmosfera dziś wieczorem pachnie jak cynamon. Ciepło ognia wypełnia. Widzieliście tą Monię? Taka dość odważna stylizacja. I ta piosenka bardzo fajnie się teraz rozwija, bo na tym TikToku widzieliśmy tylko ten wstęp od Margaret, który jest właśnie kontrowersyjny, bo wspomina o tym, że na święta daje się prezenty i daje się je takie, wiecie, bardzo bogate, dużo pieniędzy i tak dalej, co jest oczywiście nieważne w święta, bo ważne jest to, że spotykamy się w gronie rodzinnym, ale mam nadzieję, że no o tym też będzie wzmianka w tej piosence. Nie cały salon, pod obrusem ma być tylko dobre siano. Sanie suną pomału, a my w złocie jak faraon. Nie, nie. Chyba nie będzie wzmianki o tym, o czym wspominałam przed chwilą, bo pod stołem ma być dobre siano, a my jesteśmy cali w złocie jak faraon. Na wioskę chcę platynę, usiądź wygodnie, nie jesteśmy tu na chwilę. Wiem, że cel jest blisko, pijam ósmą bilę. Pada hajs, pada śnieg, mamy piękną zimę. Przymierzeli do Betlejem, Betlejem pasterze. Ej młodeczki, my składamy wam życzenia szczere. Zapraszamy wszystkich do nas na wieczerze, a ten banger to jest dla was prezent. Pod choinką jest zaparkowany Bentley, pod choinką moim ziomką grubą pęgę. Każdemu 6 zer do skarpety i na rękę, na gwiazdkę macie od nas pęgę. Coś tutaj jest taka jakby historia w tym klipie, której ja nie bardzo rozumiem. Bo z jednej strony oni są tymi takimi bogatymi dzieciakami, a z drugiej strony są też przebrani w takie maski bandytów? Ale podoba mi się to ujęcie, w którym była Julia i to złote takie płótno za nimi, które tak falowało, fajnie to wyglądało. No i mamy tutaj oczywiście złoto, gold, hajs. Główny motyw. Cicha noc, cicha długa noc za oknem. Zajmujemy miejsca, kominek się zajmuje ogniem. Dzisiaj mamy święta, wszystko na spokojnie. Tylko same dobre rzeczy są koło mnie. W domu u nas dom, pełen ziomów stół, pełen pokus pierogów, kapusty i grochu. Na cupolej sosu, za tę wagę roku, nigdzie nie ma tyle dobrej szamy co tu. Jak pewnik cukierni, słodka jest ta chwila, proszę nalej monem i grzanego wina. W naszej willi panuje świąteczny klimat, wszyscy są obecni, możemy zaczynać. To było fajne. Powiem szczerze, że powiem, że zwrotka Natsu taka najlżejsza, najfajniejsza, nieprzesadzona, nieprzesycona tymi takimi hasełkami po złocie, hajsie i tak dalej. Fajne. Teledysk też jest naprawdę fenomenalny. No i ten klimat świąteczny trochę inny, ale może oni tak chcieli. Thank you.
Okej. Przede wszystkim czuję to, że jest tutaj włożona masa pracy i co więcej, jest w tej piosence coś, czego często brakuje mi w piosenkach Teamu X, czyli taki ładny wokal, gdzieś tam takie wokalizy na końcu, fajny refren, no i to tutaj jest, Margaret naprawdę podniosła tą piosenkę o level wyżej, jest fajne. Ale czy świąteczne? Co wy o niej myślicie? Czy wprowadza was ona w ten klimat świąteczny? Czy raczej psuje vibe świąt? Dajcie znać. A ja żegnam się już z wami, piję herbatkę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!